Gratuluję trenerowi i piłkarzy marki zwycięstwa. Ten mecz pokazał, jak w piłce potrzebne jest szczęście. Bo to Chojniczanka dzisiaj była lepszym zespołem. Od pierwszej minuty to my rządziliśmy na boisku i robiliśmy z piłką, co zaplanowaliśmy sobie przed meczem. Bramka była tego jakby potwierdzeniem, a daliśmy Arce powietrze tą bramką samobójczą i szybko straconą bramką po przerwie. Potem się jakby szybko otrząsnęliśmy i dalej prowadziliśmy grę, ale no niestety w piłce liczy się to, co w sieci. My te bramy strzeliliśmy jedno mniej i przegrywamy kolejne spotkanie. Dziękuję. Proszę o pytania. Dobry wieczór, Jakub Leć, Przegląd Sportowy. Dobry wieczór. Panie trenerze, zapowiadał Pan przed spotkaniem, że nie knaknięcie przed rywalem, że macie plan na Arkę i na pewno chcecie tutaj sprawić niespodziankę i się postawić. No to nie były puste słowa, bo faktycznie Pana zespół od początku wszedł na boisko z jasnym planem i po swoje. Pytanie tylko, czy sama realizacja też tego planu wyglądała w 100% tak, jak Pan to nakreślił zawodnikom, czy trochę wręcz Pana zaskoczyli tym, jak mocno dominują Arkę, która do 30 minuty miała bardzo duże problemy, żeby wyjść z własnej połowy. I tak jak Pan powiedział, podaliście tlen Arce, która to wykorzystała, ale z samej gry może Pan być zadowolony. Znaczy nigdy nie jest tak, że drużyna realizuje 100% założeń trenera, bo my określamy sobie pewne zadania, pewne cele i potem jest też tak zwana improwizacja i my dzisiaj bardzo dobrze czytaliśmy to, co Arka chciała zaproponować w pierwszej połowie, wykorzystując każde miejsce na boisku, żeby piłkę posiadać, żeby tworzyć sytuację, żeby bardzo dobrze asekurować atak i wybijać Arkę z bardzo mocnego atutu, czyli atak szybki. Chcieliśmy przeciwdziałać sile ofensywnej Arki posiadaniem piłki i to się nam udało. Szkoda, że w tak dobrze rozegranym meczu tak nieszczęśliwie się zachowujemy dwa razy w polu karnym i przegrywamy spotkanie, które no, wydaje mi się, że powinniśmy co najmniej zremisować. I drugie pytanie. Właśnie a propos tej skasowej bramki w 43 minucie, która napędziła Arkę, ale pytanie, czy zobaczył Pan też w szatni po zawodnikach, że trochę z nich uszło powietrze i czy to był efekt, ta druga bramka dla Arki, to był efekt właśnie tego, że Arka bardzo mocno uwierzyła w siebie, wróciła do meczu, czy Pana zawodnicy po prostu mocno zgasili? Dziękuję. Znaczy wydaje mi się, że z Kamilem Maskiem była krótka rozmowa, albo jest gotowy i gra, albo nie jest gotowy i schodzi. Dostał duże wsparcie od kolegów. Moi piłkarze byli świadomi tego, co zagrali w pierwszej połowie i co musi się jakby powtórzyć w drugiej, ale początek meczu należał jakby do Arki. Ta szybko stracona bramka też pewnie skończyła mecz w głowie Kamila Maska, dlatego szybko go zmieniłem. Chcieliśmy odwrócić losy spotkania. No, chwała Arce za to, że wygrała mecz wcale nie dominując. Ja dziękuję naszym kibicom za liczne przybycie, za wsparcie i za to, że byli tu z nami. Wojtek Wybiorka, Radio Weekend FM. Tutaj jestem, panie trenerze. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie. Chwalił pan po ostatnim meczu domowym z Resowią Rzeszów swój zespół. Dzisiaj też pan za długie fragmenty miał powody do tego, żeby Chojniczankę chwalić, ale mamy trzecią porażkę z rzędu. Niewykluczone, że będzie miejsce w strefie spadkowej po tej kolejce. Coraz trudniejsza sytuacja w tabeli. No i jak pan przyjmuje właśnie te dwie rzeczy, które mogą powodować tak różną ocenę, ponieważ no, za grę można pochwalić, ale jednak punktów cały czas nie przybywa i sytuacja jest coraz trudniejsza. No jestem zdecydowanie świadomy tego, że nasza sytuacja nie jest kolorowa i dlatego zobaczyliśmy dzisiaj Chojniczankę, która chciała grać piłkę i chciała wygrać ten mecz. Nie przyjechaliśmy się tu bronić i nie przegraliśmy przez to, że nie wyszliśmy z połowy, tylko przez to, że nasza niefrasobliwość w polu karnym była dwa razy niestosowna. Wydaje mi się, ja jako trener jestem odpowiedzialny za to, jak ta drużyna wygląda na boisku i też za to, jak ta drużyna wygląda w tabeli. Jestem w pełni świadomy tego, że zarząd może podjąć wszelkie decyzje. Jestem gotowy je wszystkie przyjąć, ale też jestem gotowy i mam w sobie dużo wiary, jak i wiedzy na to, żeby tą drużynę wyprowadzić tak grającą na wyższe miejsce niż jest dotychczas.
No i tutaj wyprzedził Pan moje drugie pytanie, bo powiedział Pan o tym, że być może zarząd będzie się zastanawiał nad jakimiś decyzjami. Czy Pan czuje, że Pana pozycja może słabnąć po tej serii, która zakończyła się 3 porażkami z rzędu? W najmniejszym stopniu.